pewne nieporozumienie z tego wynikło. I chciałam powiedzieć, że ja widzę takie dwa wyzwania główne, na które oczywiście ekonomia jako nauka społeczna znajduje odpowiedzi, szczególnie w tych nurtach heterodoksyjnych. I te dwa wyzwania to jest demografia pierwsze i drugie klimat. I myślę, że tak jak też tutaj Przemek powiedział we wstępie, no, są to kwestie, które no, będą nas dotyczyć w najbliższych latach i kolejne też pokolenia. I tutaj ekonomia, oczywiście ja tutaj chciałam nawiązać też do prac ekonomistek. Pierwsze no to prace nad ubóstwem prowadzone przez Esther Duflo, która jest noblistką z 2019 roku w dziedzinie ekonomii, i także Elinor Ostrom, która otrzymała 10 lat wcześniej i była pierwszą kobietą, która otrzymała Nagrodę Nobla z ekonomii i pisała głównie o dobrach wspólnych. I tutaj chcę powiedzieć, że oczywiście te nurty ortodoksyjne, które są w pewnym sensie zacementowały tą ekonomię jako współczesną teorię ekonomiczną, czyli ten główny nurt przez Johna Hicksa czy Paula Samuelsona, one też są dla nas wartościowe z tego względu, że korzystamy z tych metod, tylko jak gdyby do też proponowania naszych rozwiązań. I dzisiaj, tak jak pokazują prace współczesnych ekonomistów, najważniejsze są dane, zbieranie danych, wyciąganie wniosków. I te dane mamy, które dotyczą właśnie tych dwóch ważnych wyzwań, czyli demografii i klimatu. I tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, no sądzę, że odpowiedzi na ten nasz kryzys taki demograficzny, jeżeli chodzi o wszystkie państwa wysoko rozwinięte, no, polega też na tym, że nie włącza się kobiet na równych zasadach do gospodarki. I mówię to z perspektywy ekonomii feministycznej, ale mówię też z perspektywy rozwiązań, które się pojawiają w przestrzeni publicznej. I mimo, że wszystkie badania wskazują, że w krajach, gdzie najwięcej kobiet jest na rynku pracy, tak jak Szwecja, Francja, rodzi się również najwięcej dzieci. Bardzo mało się robi w Polsce, ale też i w innych krajach, po to, żeby właśnie tą właśnie demokratyczną równość wprowadzać. I tutaj chciałam powiedzieć, że to nie jest tylko Szwecja, Szwajcaria, które mają powyżej 70% kobiet, ale też Litwa czy Estonia, które również ponad 70% kobiet uczestniczy w rynku pracy. Także to jest mój pierwszy postulat, że kobiety, które mają stabilność i bezpieczeństwo, które właśnie mogą w sobie w tym sensie pozwolić na posiadanie dzieci, ale mają też pewne ambicje i chcą łączyć to właśnie życie rodzinne z życiem zawodowym, one wtedy faktycznie na te dzieci się decydują. I tutaj jak myślimy o tym, kto najbardziej oberwał w pandemii, no to niestety są właśnie kobiety pracujące, tak? Które z jednej strony wykonują nieodpłatne prace, opiekę nad dziećmi, ale również osobami starszymi, które w pandemii na przykład nie bały się wychodzić na zakupy czy w ogóle też do tej przestrzeni publicznej. Oprócz tego wykonują całą pracę emocjonalną. Dzieciom muszą pomagać w lekcjach, zagrożone są też utratą pracy, zahamowane są ich awanse i oczywiście jeszcze też narażone są na przemoc domową. I wydawałoby się, że po tym doświadczeniu propozycje, które wyjdą właśnie ze wspomnianego przez Przemka Funduszu Odbudowy, będą dotyczyły tego, że zbudujemy nowy ład, który właśnie też jakby z takiego aksjologicznego punktu widzenia włączy kobiety, czyli tą zasadę równości na równych zasadach właśnie do rynku pracy, czy też ułatwi im to osiąganie tej równej pozycji w tej przestrzeni zawodowej. No niestety tutaj przede wszystkim moim takim rozczarowaniem jest to, że nie istnieje żadna alternatywna propozycja do tego przedstawionego Polskiego Ładu, który można też pobrać w internecie. I aż z kolei w tym ładzie, mimo że oczywiście obowiązuje zasada gender mainstreaming, która musi być też wykazana w tym Polskim Ładzie, to nie ma programów, które na przykład włączałyby mężczyzn w opiekę na równych zasadach. Tak? No, słowo ojciec nie występuje w ogóle w całym tym dokumencie. I tak samo, nie ma nic na temat promocji zawodowej kobiet. Tak? Jedyne co mamy to promowanie tradycyjnej formy rodziny. Oczywiście tutaj na plus można powiedzieć, że też Polski Ład mówi o likwidacji luki w wynagrodzeniach, czyli
luki płacowej w dużych firmach, ale nie ma nic na temat na przykład edukacji dziewczynek w tak zwanych STEM, czyli Science, Technology, Engineering and Mathematics, czyli w tych kwestiach, gdzie właśnie chcemy, żeby więcej kobiet uczestniczyło. Nie ma nic na temat jakichś programów wspierania dziewczyny na politechniki, czy też w tych kwestiach, wszystkich obszarach na równych zasadach. Czyli tu widzimy, że nie ma, zasada równości nie dotyczy tego dokumentu, tak? I to jest mój pierwszy postulat i pierwsza, jak gdyby taka progresywna propozycja rozwiązań, żeby kobiety miały równe szanse na rynku pracy i żeby w tych alternatywnej przestrzeni, czy tych progresywnych propozycjach też ta równość wybrzmiała. I moim drugim postulatem, i tu chciałam przejść do mojego wykładu, który miałam we wrześniu tutaj też właśnie w tej pięknej przestrzeni i po roku czasu, niecałym roku czasu znowu w przestrzeni publicznej mogę występować na żywo z innymi osobami, co jest jednak bardzo przyjemne dla nas. Mój drugi postulat dotyczy właśnie tego systemu wspólnotowego. I nasza demokracja, jak pokazała pandemia, też kto się najczęściej organizował, kto najwięcej korzystał ze wszystkich tych nowych mediów po to, żeby wzajemnie sobie pomagać. Oczywiście, jak pokazał przykład widzialnej ręki, czyli też inicjatywy, która na początku miała miejsce na Facebooku, ale później też wkroczyła w życie wielu społeczności, tak? No, bo to są tysiące ludzi zaangażowanych, głównie uczestniczą w tym kobiety. I tutaj nawet w budowaniu tych systemów wspólnotowych w przyszłości należałoby wprowadzić takie przekształcenie demokracji, pogłębienie tej demokracji istniejącej, czyli nastawienie się bardziej na decentralizację z naciskiem na demokrację bezpośrednią i deliberatywną. I to oczywiście tu James Bowman czy Ian Budge, to są też autorzy, którzy dużo piszą o demokracji deliberatywnej, czy też wzorowanej trochę na Szwajcarii, ale też jeżeli chodzi o panele obywatelskie na Irlandii, aby różne progresywne zmiany wprowadzać w polskiej polityce i też w życiu gospodarczym. Tak? I tutaj jak sądzę, ta właśnie demokracja bezpośrednia, czy pogłębiona demokracja, ona by odpowiedziała zarówno na te problemy demograficzne, bo to mogłyby być wspólnoty, które właśnie organizują się wokół banków czasu, wokół wspólnej opieki nad osobami zależnymi, nad również innymi gatunkami. Tutaj w pandemii też pomoc dotyczyła wyprowadzania psów czy zajmowania się zwierzętami. I z drugiej strony też tego klimatu, tak? Czyli w naszym najbliższym otoczeniu, jak właśnie działać, żeby też ta przestrzeń była bardziej zielona, co też wpływa, jak wiemy, na naszą psychikę, no bo te 10 drzew wokół naszym najbliższym otoczeniu podnosi naszą jakość życia nawet o 10%, jak wskazują badania psychologiczne. Także tutaj budowanie farm miejskich, też wycofywanie z centrów samochodów spalinowych, budowanie gospodarki obiegu zamkniętego, to wszystko można robić w małych wspólnotach. I taka właśnie pogłębiona demokracja, która jest dla mnie dosyć taką radykalną, ale progresywną propozycją, mogłaby wprowadzić wiele naszej pomoc i kobietom, i mężczyznom w większym stopniu angażować się w to nasze życie w najbliższym otoczeniu. Także te dwa postulaty, pierwsze właśnie dotyczące tego programu czy planu na najbliższe lata, tak, strategii, które właśnie włączałyby kobiety na równych zasadach w ten rynek pracy i umożliwiały im w równym stopniu te awanse i mężczyzn w równym stopniu w opiekę, co też jest doceniane przez wiele relacji w państwach zachodu, gdzie właśnie ci mężczyźni też uczestniczą na równych zasadach w przestrzeni prywatnej. A z drugiej strony właśnie ta radykalna zmiana dotycząca przekształcenia demokracji, pogłębienia tej demokracji, czyli właśnie tej uznanej decentralizacji i oddaniu części. I tutaj właśnie nawet, jak widzimy teraz, część miast na przykład refunduje zapłodnienie in vitro, no to też je dotyczy właśnie tej decentralizacji. Ta większa decentralizacja, ale też przez to prawa, które miałyby miasta czy dzielnice, nawet osiedla w decydowaniu o swojej przestrzeni, tutaj nie tylko budżet obywatelski, który jest znikomy, tak? No ma być wzrosnąć do 1%, z tego 0,5% ma pójść na ekologiczne cele, to była taka siła stworzenia właśnie tej nowej, popandemicznej przyszłości. Także tej gospodarki, powiedziałabym, troski, ale również harmonii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To była dr Zofia Łapniewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.